Siemanko, siemanko, jestem Vertes, witam was w kolejnym odcinku z Pokémonu Let's Go Pikachu, dokładnie tak. Jesteśmy aktualnie na drodze 9 i podążamy do Rock Tunnel, żeby się przedostać do miasta Lavender Town, z którego sobie pójdziemy tutaj drogą 12 i napotkamy w tym miejscu Snorlaxa i zobaczymy, czy uda nam się i go przebudzić, ale zanim to się oczywiście stanie, czeka nas jeszcze tutaj parę walk. Na przykład z tym panem, który mnie nie chce widzieć, ale go zaczepię. Tak. Kilka dni odcinków Pokémonów, kilka dni nie było odcinków z Pokémonów, gdyż przez weekend dosłownie nie byłem przy kompie, żeby tak nagrywać. Jedyne co, to się dałem, żeby coś tam po prostu się na kanale pojawiało, ale już spokojnie, już będą normalnie jak najbardziej odcineczki. Także no, wracam oczywiście do Pokémonów. I naparzamy tutaj małpę. Halo, co ty mi małpę wystawiasz na Pikachu? Co ty, niepoważny jesteś jakiś? Mój Pikachu to jest mega prosty. Słuchaj, inne Pokémony też są proste. Eevizaur, proszę bardzo. Tak, Cerazor Leaf. Co to ten atak, który wtedy anulowałem? Czekajcie, za co by cię tutaj wziąć? Tutaj mamy usypiacza, on może być dobry. No kurde, nie wiem za co go podpiąć. Czekaj, jak ty tam masz damage? 55 damage'a. Tutaj mamy 45. Aj, nie wiem gdzie dać, słuchajcie. Wiecie co? Kurde, usypienie może być dobre, ale... Ale usypienie było dobre, kiedy na przykład łapaliśmy Pokémony, wiecie, w starych wersjach, kiedy mieliśmy Pokémon kontra Pokémon, one ze sobą walczą, później się je łapało, no nie? Także tutaj taki atak był przydatny, tak jeśli chodzi o walkę z trenerami, to też byłoby dobre uśpić przeciwnika i go naparzać do zera, dlatego teraz mam, kurde, szpową sytuację. Dobra, zdejmijmy sobie, znaczy, chociaż tu mamy atak normalny, tutaj mamy atak trawiasty. Wiecie co? Zdejmijmy ten atak, o! Tak, zdejmijmy, tak, wiem, że może zrąbałem, może nie, zobaczymy. Z reguły tymi bulbazaurami nie grałem, także ataków tutaj, ataki nie są moją mocną stroną, żeby dobrze dobierać, tak powiem. Dobra, chodźmy dalej, czy ty chcesz też walczyć? Chcesz, no i super, chodź. Zobaczymy, co tam ciekawego masz do wystawienia, do walki. Dobra, Caitlyn, tak? No dobra, co ty mi tutaj rzucisz? No skoro tak, a nie inaczej, to czemu by nie? Dobra, co mi Caitlyn jeszcze tutaj wyrzucisz do walki, co? O, Charmeleon, proszę bardzo. Level up, Pidgeotto, no patrz. No patrz, Pidgeotto mi wyrzuci. Dobra. Skoro Pidgeotto, to też Thundershockiem Pidgeotto oberwie i myślę, że to porobi. Tak. Pójdź na walkę Pokémon z Pokémonami, które nawet nie uderzą, no nie? Bo są... Nie z tej kategorii. Sama się przyczepiłaś do mnie. Nic tu z mojej winy się nie stało, tak powiem. Wait a second, bo tutaj mogę zejść na dół. A, bo tutaj była ta droga, żeby zawrócić, tak? Aj, tu nic nie było, słuchajcie, to ja tutaj poleciałem tak po prostu. Bo pamiętacie, pobiegłem tutaj, w tę stronę i myślałem, że tam coś będzie, ale jak będę wracał, no nie? I się okazało, że tutaj nic nie ma. No dobra, dawaj te swoje kamienne Pokémony. Czy mam jeszcze ten atak walczący, czy z niego zrezygnowałem? Mamy Slama, ale on nie jest z walczącego ataku. Wiecie co, dajmy na ciebie z tego. Mamy jeszcze Wartortle. Dawaj, może mi go nie zabiją, bo troszkę mało życia mamy. Ale Pokémon wodny na kamienne, to powinno być bez problemu. No nie, on mu kamikadze robi. Co ty gadasz? Przynajmniej bez ruchu pokonany Pokémon, nie? Dobra. Super walka, naprawdę. Geodude! Dawaj tego Geodude! Dobry Geodude, dobra.
Pokemon, może uleczmy naszego tego Pokemonka. Bang, mamy super potionkę, mamy nawet więcej niż innych potek. Pink. Proszę bardzo. Ile dostaniemy hapsów? No, kamieniem rzucisz we mnie. To super, super świetnie. No to ja tutaj na ciebie rzucę Water Gun. Porobiony. Tak jak obstawiałem, że to się skończy. Tak się skończyło. A, dobra. Nie, walczymy dalej. Proszę bardzo. Geodude, na ciebie też mam Water Guna. Proszę bardzo. Porobiony. No, także tego. Siemanko. Sorry, Alan. Nie tym razem. Tak, a jako, że czeka mnie bardzo długa droga, to tak powiem, że jeśli szukacie tanich gier na peceta, to jak najbardziej was zapraszam na stronę g2a.com, gdzie mam kod rabatowy Vertez, który jak wpiszecie w kodach rabatowych na tej grze, znaczy na tej stronie, przy zakupie jakiejkolwiek gry, to 3% tej wartości wróci na wasze konto, żeby później sobie użyć. Także jak najbardziej polecam, a my już lecimy na drogę 10 tutaj. Czy jakiś ciekawy Pokemon tutaj wybiegnie? Nidoran i super potka, no akurat zużyłem. Jakiś ciekawy Pokemon naprawdę, nie chcę już Nidoranów. Już mam. Tego szczura też mam. Raticate, tak on się zwał? Tutaj mam lepsze rzeczy. Tutaj mam lepsze rzeczy. O nie, to zespół R! O nie! Hej, ty jesteś tym... dzieciakiem! Tak. To przez ciebie reputacja zespołu R została kompletnie zniszczona, tak! Nie możemy się teraz pokazać u szefa przez ciebie! Musimy się na tobie zemścić! Oho! Przyjaciel jakiś tutaj wpada do nas. Proszę bardzo, Lapras. I kimkolwiek jesteś, to nas ratujesz, tak? O, teraz jej grożył. Z tobą też się policzymy. No dobra. Czy zostawisz jednego dla mnie? Nie, dobra, ja chcę walczyć. No dobra. No to chodź. Team Rocket. Chodźcie, zespół R. Skoro chcecie się bić. O, jeden Pokémon, no. I wy się dziwicie, że ja wam reputację psuję, naprawdę. Wylatujesz na walkę Pokémonów ze szczurem. I to z jednym szczurem. To już trzeba być naprawdę... Po prostu, nie wiem. Wiesz co? Ja z twojego szczura zrobię miazgę teraz. Popatrz, patrz na to. Patrz. Jeden HP mu został, naprawdę. Już trzeba mieć... Ile? Kurczę, ten HP mi zabrał. Nie, mogłem go z pioruna strzelić, coś. No nic. Kurde, Beskitu to był super prank. Woo, Pikachu leveluje. Szkoda, że co levelowanie nie odnawia wszystkiego na maksa, no nie? Dobra, o, więcej hapsów. Doceniam. Dobra, pokonany. Co jeśli mój szef o tym usłyszy? To cię wyrzuci. I będziesz miał przypał życiowy. Dobra, o, jak mocny jesteś. No i mamy jednego mniej. Teraz mamy trójkę, tak? I to jest Lorelei. Dobra, a, ona jest z Ligi Pokémon, tak? Dobra. To cześć. Okej. Okay. Jesteś utalentowanym trenerem. Dobra, to chciała zobaczyć, jak walczymy, tak? No i kolekcjonujesz odznaki, no oczywiście, że kolekcjonuję odznaki, co nie? Dobra, patrząc w przód, widzę cię w lidze Pokemonów do tego czasu. Na razie. Okej, okay, miło całkiem. Takiej akcji wcześniej nie znałem z Pokemonów, a tu proszę. Takie rzeczy. Dobry. Dobry, tak, ulecz mi Pokemony, bo normalnie dziady mi padają.
Poleciałem, kurczę, w długą trasę, bez leczenia. A i tak dalej niepokonany, oh yeah. Ale, dzięki za Pokemony, naprawdę? Tak, tak, widzimy się później. Nie. No, nie chcę się tutaj z nimi gadać. Tak, słuchajcie, tak, nie, kolego z komentarzy, nie pisz już, żebym machał Pokebolem podczas walki, żeby Pikachu użył super ruchu, naprawdę, nie musisz tego pisać za każdym razem, spokojnie. Nie trzeba. walka, dobra. Niech będzie. Chodź zawalczyć, zobaczmy co tam masz ciekawego. Skoro tak się ciśniesz do walki. Dwa Pokemony, Eevee, okej, Team Eevee ja tutaj widzę. Pikachu, zobaczmy. Eevee powiadasz, 22 poziom. Co Eevee powiesz na Slama? Tak na dobry początek. Oczywiście Quick Attack, Eevee musi być pierwsza. Pierwsza, dobrze powiedziałem. Popatrzcie, znowu zostawiłem parę hubs. To jest nieuczciwe. Dobra, Thundershock, nie ma co marnować. Kolejnego ataku. Tak. Twoje Quick Attacki to naprawdę. Najlepsza rzecz do atakowania. Okej. Okay. Psyduck, nie. Chętnie Psyducka tutaj zobaczę w walce. Dobra, Psyduck, weź mnie nie uśpi tylko, okej? Okay? Trzymaj tutaj jej super przepotężny atak. Prosto z chmur. Aż nie wiedział, co się dzieje, tak stał i tak padam, okej, dobra. Dzięki za dwa Great Bole, na pewno mi się przydadzą jeszcze. 5 Pokeboli, świetnie. Dobra, chodźmy tutaj do trenera X. Czy coś... Tak, walczmy, mały trening przed wejściem do jaskini, jak najbardziej. Potrzebuję takiego treningu tutaj. Dobra, coach, trener, Tasza. Jak miło, Poliwhirl, tak? Ho, pamiętam, dobra. Ten dobry początek, Thundershock. Gdyż to powinno pozamiatać. Nie pozamiatało, dobra. A szkoda. Ło, super bombelki! O nie, co ja teraz zrobię? Pikachu, umyłeś się. Co, mam teraz tak machać, czy po prostu... Czy jak mam wybór tego? Nie, zaraz zobaczę, jak zrobić ten super atak, zobaczymy. Dobra, poległeś? Nara. Okej. Okay. Dobra, nie chcę zmienić Pokemona, rzucaj, widz co tam masz. Co ty za Pokemon? Aha, dobra, bo tak nie ogarnąłem po nazwie. Co, mam tak machać? Pikachu! Super atak! Pika papo! Okej. To nawet było dobre, wiecie? Ej, ale w sumie bez kitu dobre, bo nie zabiera ataku. A jeszcze raz mogę to zrobić? No, czary mary, hokus pokus! Specjalny atak nie wchodzi! A jak wezmę fight? Super atak! Nie, dobra. Fajny ten przycisk. Czyli co, czyli raz na walkę mogę użyć takiego super ataku? No spoko. Dobra. Na razie, meczku. Miło było. O, Growlite leveluje, super. Pokonana! Droga wolna! Tak, poradzisz sobie w jaskini. Jak najbardziej. Break dostaliśmy. Dziękuję. Dobra, chodźmy uleczyć poksy, bo troszkę mi dali w kość, nie ukrywajmy. Troszeczkę dostaliśmy tutaj. Jeszcze będę chciał, zanim wejdziemy do tej jaskini, sprawdzić jedną rzecz. Dobra, Pikachu, wbijaj. Pump. Dum. Dziękuję. Dobra, Pokémony już powinny czuć się lepiej. Dzięki. Co chwilę to będę wbijał na leczenie. A wtedy też się dało przejść, no rozumiem. Dobra, chodźmy na górę. O nie! Idź zły ptaku, który się nie chce łapać. O, krabi!
Chyba nie mam krabiego. Chyba, nie pamiętam. O ty. O, trafiłem. Jak to się stało? Nie wiem. Się złapie, bo było na żółto. O, ty krabeuszu. 22 poziom, to tak ładnie, muszę powiedzieć. Raspberry. Pyp. Get ready. O, jak poleciał, kurde, dobra. Trzeba złapać właśnie jakiegoś Pokemona. Niedawno nie łapałem. O, nie, kolego. Zaatakuj raz jeszcze, ci powiem. To moja super technika. Ale że ja tam machałem. Dobra, raz jeszcze zaatakuj, okej? Okay? Dobra. Teraz się złapię, patrzcie. Super technika mistrzów. Teraz się złapię. Bardzo pisałem scenariusz do tej gry. I krabi złapany. O nie, widzicie, bez żadnych berry czy coś. Bonus za technikę jeszcze dostałem. Expa Pokemonki dostały. Super. No, nie miałem krabiego. No i elegancko. Witaj, krabi. Tak, idź sobie tutaj. Gdzie chcesz? Ach, dziwne te Pokemony latają. Ale jak to się nie da? OMG, to będę potrzebował surfa. Dobra, Pikachu, kiedy się nauczysz surfować? Pół. A się wbiłem w tego ptasiora. Spiral! Dobry masz level, nie chcę się z tobą, wiesz? Nie, to jest spruty Pokémon. On mi będzie tyle razy uciekał, że to będzie tragedia. Naprawdę, to nie ma sensu. No dobra, skoro tam niestety nie przyszliśmy, to idę do jaskini. Gigaciu! Okej, okay, tutaj powinno być ciemno jak... Czy chcesz użyć super sekretnej techniki? Tak, Pikachu, zaświeć. Dawaj latarkę. Tududu. No i super. Halo, Diglett. Uuu, Onix! Uuu, jakie tu Pokémony są! Chodź, ty Machop. Słuchaj, dawaj, walnij mnie, pokaż mi, jak walisz. Znaczy nie! Nieważne, nie było tematu. Dobra, jeszcze raz, uderz. Uderz. No. Co za typ. Podskoczył i od razu uderzył, nie? No złap się. Dziękuję. Mamy cię. Mamy cię. To byłby dobry Pokémon, jakby tak z nim trochę pobiegać. Poekspić. World Portal level up, zaraz będzie ewoluował. Znaczy, no nie tak zaraz, ale już niedługo. Niedługo, dawać mi Blastoise'a, kurde. Ostatnie formy najlepsze. Dobra, walczący Pokémon. No, na nim ataki walczące będą najlepiej działać. Ha, sam Onix podbił, nawet nie musiałem się ruszać. Onix, kurde. Powiem wam, że jak grałem w Pokémony, Onix to był chyba jeden z najrzadszych Pokémonów, które łapałem. Wiem, że tam gdzieś sobie występowały, ale z reguły no nie miałem okazji, żeby takie na spokojnie złapać. Zawsze był z tymi Onixami jakiś problem, nie wiem dlaczego. Dobra, został w papę. Weź się złap. Chcę mieć Onixa. Serio. Nie kłamy, chcę mieć Onixa. Ooo, słuchaj, wyzwanie mi tutaj robisz. To do 3 razy sztuka, tak? Bardzo. Chciałem ci na Nice'a, więc się złap, kolego. O, Onixie, Onixie. Dobra. Raspberry. Jeszcze raz. Bardzo. Dobra, zaatakuj Onix. Dawaj. Kurde, nie weszło w kółko. No patrz. No złap się, Onix. No nie, bądź taka pyta. Ha, jest. Jak mi zawibrował Pokeball. Skubany. Dobra. Dobra, elegancko. Onix. Kamienny i ziemny Pokémon. Świetnie. No i mam Onixa. Czego chcieć więcej? Walki z tym trenerem chyba, nie? O, wiedziałem, że warto go ominąć. Repel. Oh yeah. Kubon. Kubona dawać mi tutaj. Patrzcie, jaki Kubon.
No, walnij mnie. Walnij mnie z kości. A, dobry kościak w ciebie. To zapraszam do mnie. Zapraszam do mnie. Tyk. Widzicie, jaki grzeczny Kubon przyszedł i mamy nowego Poxa. Super. Power Million level up. Super. Super, super. No dobra. Pink. Kubon dodany do Pokédexa. Dziękuję. To jeszcze taki duży Kubon, nie? Się trafił. Dobra, chowalczyć. Specjalnie tutaj stanę. Specjalnie tutaj stanę, żeby nie musiała podchodzić ta osóbka. Aha, to jest Ashton, okej. Okay. Dobra. Ashton. O, widzę, że kolorami dobierasz Pokémony. Tak jak ja w sumie, nie? Się dobrali. Dawaj go. Dawaj go. Idź mnie z tym Slowpoke'iem ode mnie. Halo, mam lepszego Pokémona. Co ty na to? Więc. No i po walce. To by było na tyle. Game over. No co ty? Czy mamy... Nikt nie spodziewał się hiszpańskiego Onixa w tym miejscu, naprawdę. Ja też się nie spodziewałem. Bug, czekajcie, będę hardcorem nowej Pokebola. Patrzcie, jak go zrobię. Na czerwonym go złapię. Patrzcie, najpierw go zroluję, tak? Pyk, patrzcie, jaki great. Great rzut. Słuchajcie, Pokebolem go łapię. Jestem mistrzem Pokémon. Dobra, wiadomo, pierwsze podejście musi być sfejlowane. Ale drugie to inna gadka, gdyż za drugim Onix się bardziej wkurza. I wtedy wychodzi pyk, super ekstra potężny Pokeball, nie wyjdziesz! A się wkurzył i uciekł, widzicie? On się nie spodziewał, że będę go tak łapał. Dobra, idę stąd. Idę stąd. Onixy też są przerąbane do łapania, jak widzieliśmy. Także nie ma sensu się z nimi tutaj bawić. O! O! Ej, tam jeszcze... Geodude i ta była przemianka. Bug? Dobra, panie Rhyhorn. Słuchaj. Masz to. Kurde, będę musiał Great Ball kupić. Mam 32 koła, ja to spoko. Dobra. To easy peasy. Pink. Tunt. 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 O nie, to już powinno być cyka, nie dunt. Oj, pruje się jak nie wiadomo kto. Excellent! Na excelencie się łap, dawaj mi expa. Nie ma prucia się. No nie, taką rzecz mi zepsuć. Kurde, 3 Great Ball'e mi zostało, naprawdę. A tam obok taki Pokémon mocny jest. Nie atakuj, nie atakuj, nie atakuj, dobra, nice. Nice, złap się, złap się, no złap, no złap się, no nie bądź pyta. Halo. Nie, on ucieknie teraz. Co robił Pinup Berry? Aha, itemki daje, no kurde, nie wiem. Ostatni raz Berry, no nie chcę, kurde, no nie chcę. Dobra. No weź, no nie bądź taki. Ostatni Great Ball, no nie. Czemu tam nie było marketu obok żadnego? Halo. Patrz, znowu ci excelenta rzucam. Znowu ci excelenta rzucam. Czy ty widzisz, co ja tu robię? Jakie się poświęcam, a ty kurde, co? Nie, wiesz co? Idź. Nie, no, ostatni rzut. Ostatni rzut. Ostatni rzut. Ostatni rzut. Słuchajcie. Przed rage quitem z tej walki. No dobra, sam weź ucieknij, co? Nie, dobra, teraz tak. Teraz. To wiecie, to zawsze jest tak, że ostatni. Ale się teraz rzucicie. I nagle się łapie Pokémon, nie? Ale nie tym razem, dobra. Nie, tak, nie chcę go łapać. Idź sobie, gdzie masz iść. No, tu przemiana Zubata już jest. Patrzcie, jaki sobie pomykać tutaj biega. Brzydko wygląda. Graveler ty się nazywałeś, dobra. Słuchaj, panie Graveler, rzucam na ciebie ostatni Raspberry. I to raz ci rzucam, wiecie, Raspberry i raz rzucam, nie? Takie wytłumaczenie sucharków trochę. Dobra, no podskacz. Hop, albo fight.
Dobra, życzę ci idealnie czułko. Przyjmij to na klatę i powiedz, dobra, jesteś kozak. Idę w to. Yes, dobra. Dobra, graveler złapany. No i superancko, 300 expa. I tym oto sposobem mamy nowy wpis do Pokédexa, a tam tego Pokémona olaliśmy, ale jakby coś, to będę wiedział, gdzie go szukać. A nawet jeśli nie, to na Safari będziemy szukali Rajornów, nie? Rajhornów, czy jakkolwiek to się nie wymawia. Dobra, podejdę bliżej, bo wiadomo, oni chcą walczyć. Walczące typy. Dobra. Winston. No kurde, ale żeś Pokémona dorwał. Pewnie też Safari. Takie poksy akurat latają. Jakim to jesteś rodzajem Pokemona? Kamiennym, ziemnym? Tego, jak ze slama zdejmę. Stoki pięści mi tu wlatuje, znaczy z placka? Dawaj go na slama. O nie! O nie, z komety mnie strzeli, tak? Taki jesteś kozak? Aaa, Pikachu, super atak! No, dawaj. Super atak Pikachu, no nie działa, no i... Dobra, Thunderbolt, zobaczmy. Czy to przejdzie w ogóle w tej walce? Tak, przeszło, mogłem tego teraz zaatakować. Okej, okay, zapamiętam sobie. Tak jakby ktoś mi wyrzucił takiego Pokemona znowu. Dobra, o, Mew, level up. No, zmęczony jesteś, tak? Czemu trzy Pokebole? Dajcie mi Great Ball, nie mam Great Balli. Halo. Trenerzy, co wy robicie? O, kolejny taki sobie chodzi, tylko że mały. Dobra. Też mam jakiegoś kolejnego trenera. Ale cię kurde zrobiłem w bambuko. Zaraz będzie, ej, gdzie moje itemy? Ktoś mi podebrał itema. Tutaj jest. Tak to wszystkich mogę. Tak. Trzy Great Ball, nice. Tam jakiś Pokémon dosyć. O, mówiłem, że będzie mi jeszcze wyskakiwał. Aha, to macho był, dobra. O, ty takie obroty tu robisz, ziomeczku? Nie ze mną takie numery. Chodźmy stąd. Nie chcę mi się teraz z nimi walczyć, wiecie? Jakoś tak... Chciałem te jaskinie bardziej ogarnąć sobie. O, wow. Wow, 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 co tu się za... Pokemony. Myślałem, że przejdę. Pojawiają. Aczkolwiek nie ukrywam, że warto by w sumie z nimi wszystkimi walczyć. Między innymi dlatego, żeby trochę sobie tutaj podekspić. A tak myślałem, że dzisiaj przejdę te jaskinie, ale chyba nie ma takiej... O, dobra, masz tylko tego ziomeczka. Pokemon. Ja tu mam dla ciebie przeciwnika fajnego. No Pikachu, wracaj. Nie masz co tutaj robić zdecydowanie. Ten ziomek będzie lepszy do tej walki. Kurde, serio mnie z tego ataku zdjąłeś i chciałem zobaczyć na swoich Pokemonach, jak ten atak wygląda. Nie, ty mi zaspoilerowałeś. Masz Watergana i dobranoc. Miłej nocy życzę. O! Okej. Okay. Jednak był za słaby atak, ale widzę, że mu i tak zabrało ponad pół życia. Także jeszcze raz tak zaatakuję, już nie ma co kminić. Po prostu pyk i jeloszka. Spokojnie, pokonany. Wykąpaliśmy pieska. Dobra, Lenny pokonany! Dwa Great Balle. O, widzicie? I to się docenia tutaj. W tych kumplach. No nie. No nie, nie chcę z tobą walczyć. A, to kolejne walki odchodzą, nie? Naprawdę. Jaskinia pełna, pełna przygód. Escape Rope. Świetnie. W sumie mógłbym użyć, wiecie? Czekajcie. Party, jak tam moje Pokémony? Nie no, aż tak to nie muszę jednak użyć. Ale jakbym chciał wrócić do ostatniego Poké Center. O, jak zniknął tam ten Pox. Dobra, wiecie co, to ja w tym momencie zakończę. W kolejnym odcinku sobie tutaj powalczymy z trenerami, których ominąłem. Przejdziemy sobie do jaskinie. Podeksmijmy tutaj w sumie jak najbardziej się da. No i co, do następnego. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Hej, hej.